obywatelu, czarna flaga w dniu dzisiejszym oznacza całkowity zakaz kąpieli. Kiedy ostatnio oglądał pan rejs? Też tak dawno, że nie pamiętam. I z tym się wiąże pewna kompromitacja, bo czasem gdzieś zapraszają, są teleturnieje na dialogi i lepiej znają te dialogi, niż pamiętają, niż ja. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Służbowo. Jak to służbowo? Na statek. Jaka była atmosfera na planie? Super. Była taka technika pracy, że ja wieczorem się spotykałem z nimi w takim klubie, gdzie była kawa i różne napoje. Ja z nimi rozmawiałem, z tymi ludźmi, z tymi naturszykami, które brałem. Spędzałem wieczór na rozmowach z nimi, na wydobywaniu z nich przeszłości. I później rano improwizowałem w oparciu o tę wiedzę, którą zyskałem. Były maje, były bzy. Byłaś też dziewczyno ty. To mnie wzrusza. Jak ja naturszczykowi mówiłem, żeby wszedł do świetlicy pod pokładem i rozejrzał się niepewnie po obecnych, porozwieszałem takie numerki. Mówiłem, policz te numerki po kolei. On raz, dwa, trzy, cztery i wychodziło na to, że on się właśnie rozgląda niepewnie. Myśmy mieli suszę. Susza była straszna. Tego nie było. Statek w pewnym momencie wpadł na mieliznę i tam utknął i to między innymi wywołało niepokój cenzury, że to może jest jakaś metafora, że statek na mieliznę, a statek to jest Polska, więc czy tutaj to nie jest jakiś atak na socjalizm? Kiedy statek stał na mieliźnie, Himilsbach łódką płynął po dostawę alkoholu, czyli bimbru, do okolicznych wsi. Nazywał to mlekiem. Jak to się stało, że się pan znalazł na pokładzie filmu Rejs? Otóż ja nie brałem udziału w tylekroć opisanych eliminacjach w hali mirowskiej. Natomiast myślę, że skompletowawszy zasadniczą część zespołu, Marek Piwowski pomyślał, że należy skontrastować czymś. Otóż ja byłem postacią osobliwą, bo moja grupa rówieśnicza to była grupa z Kamandrach, do której ja się przysiadłem w kawiarni piwu. Nasz jakby przewodniczący, pan Antoni Słonimski, był mniej więcej 40 lat starszy ode mnie. Ja przysiadłem się tam, bo źle czułem się w Polsce Ludowej, a wyjechać nie bardzo było można, także na emigrację wewnętrzną przeniosłem się do pokoleń takich wychowanych w innych czasach w dawnej Polsce i właściwie nieskażonych przez Polskę Ludową. Nie umiem znaleźć dystansu. Dlaczego? Nie mogę być równocześnie twórcą i tworzywem. Mam chyba prawo wyboru. Jakoś ich naśladowałem. Oczywiście nie umiałem ich naśladować dobrze w tym, co piszę, ale starałem się w miarę możliwości ubierać tak jak oni i miałem takie ruchy jak oni. I ze względu na mój sposób bycia na co dzień mogłem być skontrastowany z resztą publiczności w rejsie, a oczywiście byłem wzięty ja, bo oni nie mogliby już wykonywać tych ćwiczeń fizycznych, brać udziału w piramidzie dla kapitana. Casting to była podstawa, było ogłoszenie w życiu Warszawy i przyszło paręset osób. No i takie najdziwniejsze postacie. No, ten emerytowany sędzia wojskowy, który później zastanawiał się nad wprowadzeniem kary śmierci na statku Mississippi, który miał taką ksywkę dlatego, że próbował zaśpiewać piosenkę Mississippi, ale właśnie głos mówiąc w gardło, jak wiadomo, no i dlatego już z tą ksywką później żył. Mississippi wypadł przez burtę i powiedział wtedy Tym, że Mississippi wpada do Wisły. Wybieraliśmy ludzi dziwnych, ale też troszkę takich jakby i normalnych. Dlatego na przykład ten profesor Suszko, profesor logiki, bo wydawało nam się, że takie przemieszanie coś da. Paru ludzi inteligentnych, paru takich oszołomów, troszkę panienek, ładnie wyglądających, trochę aktorów zawodowych, z których no właściwie poza Maklakiewiczem nikt jakoś się nie przebił i nie ostał w tym filmie. Jola Lotte, no ale też właściwie ona grała drobniutki epizod, ona tam pokazywała goły biust, ale później zaprotestowała. Poszła do ministra kultury i powiedziała, że to jest skandal i nadużycie, że pokazuje się tylko biust, a ma bardzo małą rolę. Ja w ogóle nie lubię chodzić do kina, a szczególnie nie chodzę na filmy polskie w ogóle. Nudzi mnie to po prostu. Zagraniczny to owszem, pójdę sobie. No fajne są filmy zagraniczne, chyba? Dialog w naszych polskich warunkach produkcji filmowej to jest taka szansa, którą możemy wygrać w konfrontacji czy w konkurencji z na przykład filmami amerykańskimi. Bo nie możemy się ścigać na przykład na ścieżce efektów specjalnych, na ścieżce bogatej, drogiej scenografii jak Titanic czy Troja, ale jedyna rzecz, w której możemy konkurować, to jest właśnie dialog. Dlatego, że nie wymaga dużych nakładów finansowych, a jednocześnie mamy wielu ludzi dobrze piszących. A w filmie polskim, proszę pana, to jest tak. Nuda. Nic się nie dzieje, proszę pana. Nic. Taka, proszę pana, dialogi niedobre, bardzo niedobre dialogi są. Pana... W ogóle brak akcji jest. Nic się nie dzieje. Kto wymyślał te dialogi? To różnie było. To było ogólnie improwizowane. Na przykład z Maklakiem rozmawialiśmy i on wymyślał też różne rzeczy, bo on jest autorem wielu gegów w tym, czy dialogów też w tym. Scena o filmie polskim, rozmowa o filmie polskim polegała na tym, że Zdzisław miał znakomicie przygotowany monolog, który pisaliśmy wspólnie na serwetkach w Spotifie z Markiem Piwowskim. Natomiast Janka zadaniem było siedzieć cicho i od czasu do czasu tylko właśnie z namysłem patrzeć w kamerę, no ale Janek był w stanie właśnie ekscytacji silnej alkoholowej, w związku z tym on cały czas gadał, a z dzisiaj nie mógł dojść do głosu i w pewnym momencie Janek się zapadł w siebie, wpadł w taką depresję poalkoholową. No i wtedy Zdzisław doszedł do głosu, a Janek miał tą wielką scenę milczącą, która wywołała podziw wszystkich krytyków jako rzeczywiście wspaniale zagrana, a była jakby naturalną reakcją. Niech pan weźmie na przykład aktora, proszę pana, zagranicznego. A ten aktor zagraniczny, proszę pana, to jego twarz, coś, wie pana, nie wiem, ja tutaj... Trudno mi w tej chwili powiedzieć, wie pan, coś takiego... wyraża, ale pan jakoś tak, no wie pan o co mi chodzi. A polski aktor, proszę pana, pustka, nic. Marek Piwowski, zapraszając mnie do rejsu, oszukał mnie, bo w tym zaproszeniu na moje obiekcje, co mam wykonać, powiedział, że mam po prostu zagrać siebie. Otóż ja wtedy myślałem o sobie raczej dobrze i myślałem, że powinienem być taką postacią szlachetną i pozytywną. Jednak w trakcie należałem do tej ekipy, która oglądała materiały, i zrozumiałem, o co chodzi i zastosowałem się starałem się wyjść naprzeciw życzeniom reżysera, a nie moim własnym wyobrażeniom na temat swojej szlachetności. Jeśli to jest forma bez treści, to nie ma to waloru obiektywności, no więc jest to formalizm. I to jest groźne, ale formalizm jest jeszcze groźny dlatego, że jak nie ma tam treści, to po prostu można sobie podkładać tam różne treści, może nawet takie, które by nam tu nie odpowiadały. Jak wykonać tę rolę? Otóż ja byłem w tamtych latach kinomanem, oglądałem strasznie wiele filmów i miałem swoich ukochanych aktorów. Tylko byli to aktorzy z dość różnych parafii. Najbardziej moi ukochani aktorzy to byli Henry Fonda i Jacques Tati, Wakacje pana Ilo. Otóż ja, no może nie na uniwersytecie czy w okolicach Akademii Sztuk Pięknych, ale wyprawiając się na przykład na Pragę czy Wolę, poruszałem się tak jak Henry Fonda. Otóż gdy usłyszałem lekki brzęczek ówczesnej kamery, ogarnęła mnie całkowita niepewność, czy zachować się jak Henry Fonda, czy jak Jacques Tati. I właśnie to moje niezdecydowanie określiło mój styl. Zgadzam się z przedmówcą. Przejdźmy od słów do czynów. Chciałem powiedzieć kilka słów. Jako pierwszego kandydata do Rady Rejsu proponuję pana, który prowadzi nasze zebranie. Kto jest przeciw? Nie ma, dziękuję. Bardzo mi przykro. Inżynier Mamon jestem. Bardzo mi przykro, Sidorowski. Czym był dla pana duet Maklakiewicz i Himilsbach? No cóż, no dwaj bardzo różni ludzie. Z dzisiaj ideałem był Zbyszek Cybulski, a Himilsbacha Marek Łasko. I oni się ciągle tak przerzucali. I to była taka rzeczywiście para, ale nie rozłączek tylko do pewnego momentu, bo później już było tak, że Himilsbacha nie wpuszczali do żadnej knajpy, bo miał szlaban wszędzie. W związku z tym chodziliśmy sami ze Zdzisiem, a Janek krążył po ulicy i czekał i od czasu do czasu próbował tam wtargnąć. No wspaniała para. Oni byli trochę podobni do siebie i przez to nie było takiej różnicy, nie było kontrastu, oni byli troszeczkę podobni do siebie, no i ludzie ich kochali za to, że byli gorsi niż ci, którzy siedzieli w kinie i oglądali ich. Dzięki temu budzili sympatię, jak Chaplin kiedyś też, dlatego że po prostu był nędzarzem. Maklakiewicz był człowiekiem, który wyglądał jak wyglądał. Osoby płci męskiej mające czas i spędzające go przed budką z piwem odnajdywały bratnią duszę patrząc na Maklakiewicza. A zarazem był to no bardzo wyrafinowany intelektualista, zdolny zagrać w bardzo wymyślnych sztukach, rozumiejący co mówi, co słyszy. Ja nie jestem przeciwny zebraniom, wręcz przeciwnie. Nie mam nic naprzeciwko, ale... Himilsbach był też człowiekiem wielkiej inteligencji, z którym miałem bardzo doskonałe stosunki, bo Himilsbach właściwie miał jakby wielką miłość swojego życia, to był Marek Hłasko, którego ja jeszcze znałem i przyjaźniłem. I w takich gorszych chwilach Janka Himilsbacha przypomnienie jakiegoś epizodu z naszych spotkań czy z Markiem Hłasko natychmiast go łagodziło i czyniło kimś bliskim. W tak pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnej pani pozwoli. I pan również, że skoczę po swoją żonę. To, co było bardzo interesujące, grzmi znowu, to jest to, że Himilsbach, że oni obaj byli próżni, co strasznie było zaskakujące dla wielu ludzi. I pamiętam, że kiedyś Chołubek powiedział do Himilsbacha, że Janku, ty wyglądasz zupełnie jak Kirk Douglas. I on się tak wtedy uśmiechnął gorzko i powiedział Spencer Tracy. Himilsbachowi i Maklakiewiczowi ludzie nie zazdrościli, dlatego że wiedzieli, że oni niby są gwiazdami kina, ale obdarci, wynędzniali, zapici, pożyczają pieniądze. Janek jak szedł na jakieś bankiety, to zawsze wkładał. On miał dwie sztuczne szczęki, jedną wkładał do jednej kieszeni, drugą do drugiej, żeby nie zgubić razem. Nazywał to te szczęki klawiszami. Gdzie są moje klawisze? Jakiś obcy język zna pan? Jaki? Wszystko jedno jaki. Jakiś obcy. Nie, to nie znam. Nie znam. A słabo? Słabo to ten. Jak się nazywa? Francuski. Stasio Tym, on albo pisze takie felietony, w których się wciela w postać takiego mentora, poucza, krytykuje i mówi, jak ma być. A drugi Stasio Tym to jest taka postać, która się wciela w oficera kulturalno-światowego albo sprawozdawcę sportowego i ośmiesza taką postać aż do granic możliwości. Znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie najpierw. Pierwszy klaps, który zadał mi Staszek Tym, był bardzo łagodny. Drugi był właściwie już nieco serio, natomiast trzeci klaps był dla mnie zaskoczeniem. Był wielkiej siły i właściwie nasza przyjaźń ze Stanisławem Tymem zaczęła się od tego czasu. Ja. Słucham? Nie pan, więc ja. Skąd? Proszę. On przez lata potrafi wracać do przepraszania, że tak nieoczekiwanie ze mną postąpił, a ja mówię mu, że ach nie, żadnych nie mam już pretensji. Scena gry w salonowca była kwestionowana przez władzę i dopiero wiceminister kultury na interwencję kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zgodził się przywrócić tą scenę. No wiadomo, że Polskę nazywano najweselszym barakiem w obozie komunistycznym, więc próbowaliśmy jakoś przenieść ten barak, zamknąć i przerzucić na jakąś taką zamkniętą przestrzeń, czyli na ten statek. I wierzyliśmy. I tam postawiać takie zadania, że właśnie, powiedzmy, wybory. To już wiadomo, parodia wyborów polskich do wszystkich instytucji. Wyrzucanie z Rady Rejsu. No to robiliśmy. Wyrzucanie takie jakby, z biura politycznego nie można było, to z Rady Rejsu. Zaskakująco aktualne w tej chwili. Proszę kolegów, wydaje mi się, że sytuacja dojrzała do tego, żebyśmy postawili pewne sprawy jasno i otwarcie. Otóż sądzę, że powinniśmy usunąć jedną osobę z Rady Rejsu. Mam nadzieję, że wszyscy zgodzą się ze mną, że musimy sformułować zarzuty, jakie mamy i po sformułowaniu tych zarzutów dopasować do tych zarzutów osobę, która by nam odpowiadała. O czym miał być ten film? To miała być taka odmiana psychodramy, to znaczy zgromadzenie pewnej takiej, za przeproszeniem, reprezentatywnej próbki polskiego społeczeństwa i stworzeniem takich warunków, kiedy oni mogli rekonstruować strukturę społeczną. To znaczy wybierali władzę, komitety wykonawcze, kodeks taki, co wolno, czego nie wolno. Tam były sędzia czy ławnik wojskowy, nie wiem, który chciał wprowadzić karę śmierci, bo oni się wciągali w te sytuacje stwarzane, improwizowane i ta granica pomiędzy sytuacją fikcyjną, filmową, a życiem prawdziwym, realnym im się zacierała coraz bardziej. Nikt nas nie pragnie. Stworzyliśmy taką sytuację, w której obecność kamery, mikrofonu i ekipy filmowej była nieważna. Wtedy ci ludzie się łatwiej otwierali. To był czas, kiedy kręciliśmy rejs, że były w Polsce, całej Polsce były dwa transfokatory, czyli tak zwane ZUMy, dwa czy trzy nawet. Pamiętam. W każdym razie ja potrzebowałem Nie mogłem dostać, dlatego że pamiętam takie podanie, napisał Passendorfer, że proszę o przydzielenie do naszego filmu ZUM-u, ponieważ robię film ważny politycznie, kierunek Berlin. No i tamten poszedł. Więc ja wymyśliłem taką historię, cały zespół takich sznurków i bloczków. Przeczepiałem aktorom do nogi i ja po to, żeby zrobić inscenizację, to ich pociągałem poprzez te bloczki w jedną lub drugą stronę i dzięki temu była tak zwany ruch wewnątrzkadrowy. A w ogóle moim zdaniem, jeżeli ktokolwiek może się tym... Komukolwiek to się może podobać, bawić się, to znaczy, że nie kochał nigdy swojej matki. No proszę pana, istnieje powiedzenie, że... Wie pan, istnieje znane powiedzenie, że młodość musi się wyszumieć. Proszę pana. Jeżeli tak jest rzeczywiście, to... Jeżeli chodzi o starość, proszę pana, to co? Byliśmy płaceni od dnia zdjęciowego, a dzień zdjęciowy następował wtedy, gdy kamera przejechała człowiekowi po twarzy. Otóż były sceny solowe i tutaj bardzo już wybierano osoby, które mogły być w zasięgu kamery. Były sceny zbiorowe. Otóż ja rano zawsze dbałem, żeby w scenach zbiorowych jakoś przesunąć się, wykonać jakiś ruch czy gest. I w momencie, w którym miałem pewność, że kamera zarejestrowała moją twarz, oddalałem się. Tam były takie miejsca ustronne, gdzie ja odbywałem moje lektury. Jeżeli natura, więc fizyczność jest czymś pierwotnym, czyli tezą, to kultura jest jej antytezą, a synteza tym, co pragniemy osiągnąć. Gdy ktoś z nas gimnastykuje się, reprezentuje naturę, więc tezę. Jeśli ktoś z nas śpiewa, reprezentuje kulturę, więc antytezę. Chcąc stworzyć sztukę na naszą miarę, musimy zwiększyć w niej udział wysiłku fizycznego, a dla antytezy i duchowego. I to jest nowa strategia syntezy. I to jest nowa koncepcja sztuki. Ten mój monolog w wodzie jest całkowicie mojego autorstwa. Co zrobił pan z pieniędzmi, które pan zarobił, grając w filmie Rejs? Kupiłem sobie maszynę do pisania, która po okresie jakiejś liberalizacji pozwoliła mi nie tylko pisać, ale drukować. Ja robiłem w życiu rozmaite rzeczy i jest miłym wspomnieniem, że bywam kojarzony z Rejsem, ale właściwie chciałbym być także kojarzony z innymi dziedzinami mojej działalności. Rejs to także ja, ale ja to nie tylko Rejs. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam! Dlaczego ten film się tak kończy? On się miał inaczej kończyć. W scenariuszu tam była taka scena, którąśmy też kręcili, że statek wpadał na mieliznę, który został uznany za aluzję, żeby odciążyć, to wszyscy wychodzili na brzeg i szli, a to akurat było w trakcie balu przebierańców. I tak było, że wyszli na brzeg ci przebierańcy. Pamiętam, że szedł sędzia wojskowy przebrany za Indianina, szedł Mississippi przebrany za Murzyna. I to była gdzieś 4-5 rano, bo rzeczywiście tam mielizna była. I była dość taka sytuacja śmieszna, bo wyszli z lasu, z takiej od wsi, tacy dwaj policjanci, bo widzieli, że coś się dzieje dziwnego. Nie wiedzieli, jak zerwać, wychodzi z krzaków Indianin. Oni mówią, co tam przypadkiem nie za wesoło, a potem za chwilę Murzyn się wyłonił i to już była taka rzecz, którą trzeba było kręcić. O. I miało się kończyć takim balem maskowym, też taką sceną jakby alegoryczną, że na cześć kapitana powstaje utwór. W czasie oglądania tego, taki zaskakujący dla niego, bo to był urodziny, niespodzianka, wiecie, w czasie tego spektaklu on umiera na serce. O. Tak to miało być. A zostało tak, że tam te sceny nie zostały dokończone i były zbyt aluzyjne. I z dwóch powodów one odpadły. Skończyło się tak, jak się skończyło. Czy w czerni znika. Dlaczego Rejs według pana jest filmem kultowym? W coś to trafiło. Trafiło w ten polski bełkot, w jakąś taką aberrację tej, no, perelowską, w jakieś pomieszanie z poplątaniem, w głupotę, No w to, że nie wiem, no wtedy nie było jeszcze telenowel, to szczytem wyrafinowania intelektualnego była Zgaduj Zgadula. No więc robiliśmy te Zgaduj Zgadule, piosenki zaangażowane. No i chodziło o to, że socjalizm miał uszczęśliwiać ludzi. Boże, zaraz zginiemy. A ta scena w Reisie by nigdy nie była puszczona przez cenzurę, bo to znaczy, że jest katastrofa i Polska tonie, a to nieprawda. To się kończyło sceną balu, wszystko w nocy. Jezus Maria.